Chrzanowskiej Lidze Futsalu. Megalo umacnia się na prowadzeniu. Druga kolejka rundy finałowej Magic Sport Ligi Futsalu nie przyniosła niespodzianek. Lider ligi, zespół Megalo, po bardzo emocjonującym meczu pokonał PPS 7-4. Początek spotkania należał jednak do PPS-u, który szybko wyszedł na prowadzenie 2-0 po dwóch bramkach Przemysława Knapika. Lider jednak nie odpuścił i do przerwy zdołał strzelić 5 bramek, nie tracąc już żadnej. Druga połowa przebiegała już pod dyktando Megalo, który utrzymał korzystny wynik do końca, ostatecznie wygrywając 7-4. W grupie mistrzowskiej KS Orły i Protektor rozegrały bardzo wyrównane spotkanie. Oba zespoły zanotowały po 7 trafień i mecz zakończył się remisem 7-7. W ostatnim meczu grupy mistrzowskiej Północ gładko pokonała Adi 5-1, którą do zwycięstwa poprowadził Damian Serenga, zdobywca 3 bramek. W najciekawszym meczu grupy Pocieszenia UKS II LO uległo drużynie z Wygiełzowa 5-7. Dużą rolę w zwycięstwie odegrał Miłosz Kowalik, który zanotował na swoim koncie 3 trafienia. Spotkanie pomiędzy zamykającymi tabelę Świecicą Plus Trzebinia z Solideksem Chełmek zakończyło się zwycięstwem trzebińskiej drużyny 5-1. W ostatnim ze spotkań grupy Pocieszenia Antalya pewnie pokonała Instalbud 4-1. Najskuteczniejszym strzelcem ligi jest zdobywca 34 bramek dla Megalo Łukasz Wierzba.